Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Zaczynamy ogrywać nową serię, jaką jest Outriders, studia People Can Fly, jest to polskie studio. Outriders to jest strzelanka trzecioosobowa z elementami RPG, w takim klimacie science fiction. Mi się kojarzy trochę z Andromedą, zobaczymy jak będzie faktycznie. Więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Fajna muzyczka taka. The anomaly should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Nie no, podoba mi się. Mogę sobie tutaj potańczyć, poruszać głową. Dobra, już się uspokajam. Już spokojnie. Dobrze, wybierz postać, wybierz płeć. Kobietą będę grała. Ale trochę ją tutaj pozmieniamy. Znaczy chyba twarz jest całkiem spoko. Taka skurzona. Włosy. A te mi się kojarzą z jakąś lagetą wikingów. Więc chyba nie wezmę. Tylko te blond się wydają takie trochę siwe, nie podoba mi się ten kolor. Mogę się wrócić do twarzy. Może będzie jakoś. No nie wiem, żadna mi się twarz jakoś za specjalnie nie podoba. Dobra, zostaniemy przy tej. Też dziwna jest. Może ta? I tu nie mogę zmienić koloru skóry na jaśniejszy? Jak ja potrafię w takich rzeczach się bardzo długo bawić. Dobra, no niech będzie już ta. Damy jej kolczyki, zrobimy make-up i będzie nie do poznania. Może być ten. Wiktoria. Nie, my będziemy się nazywali Darkia.
Rozpocznij nową grę. Jest odliczanie, bo można też grać ze znajomymi. Ja nie mam znajomych. Będę grała to sama. Nie, no żartuję. Chociaż może. Nie mam z kim grać. Znaczy ogólnie ja wolę grać sama. Ja jestem taki typowy solo player. Kapsuła 1, tu dowództwo Floresa. Możecie zacząć zejście. Rozumiem, odłączam się. Włączam silniki wspomagające. 20 sekund do granicy atmosfery. Zasłon, obrót i zatrzymanie. Zasłon wstępny 30%. Obrót. Silniki z przodu. Wysokość 6 km i zmniejsza się. Kapsuła 1, zakłócenia. Przejdź na antenę kierunkową. Potwierdźcie nam moc sygnału. Świetnie ci idzie, kapsuła 1. Możesz lądować. Silniki wyłączone. Kapsuła na ziemi. Jak w domu. Właśnie to mnie martwi. No to jak? Zaczynamy? A ciężarówka? Chcę mieć snajperów na 3 i 6. Kilka linii obrony i w godzinę gotową bazę operacyjną. Ruchy! Gutman! Pozwól. Znasz stawkę tej misji? Flores jest w połowie demontażu. Nasz silnik jest w drodze do miasta, żeby je zasilić. Jeśli ci frajerscy Outriderzy na coś trafią, masz mnie informować. Jestem, by dopilnować przestrzegania procedury. To nie jest ziemia, Shiro. Tu nie ma żadnej procedury. Słuchajcie, Outriderzy. Wiem, co sobie myślicie. Nie ma powrotu do domu. A do tego nikt nie wie, co na nas tam czeka. Ale ECA nie da zgody na lądowanie, póki nie odnajdziemy zaginionych sąd. Więc róbmy, co trzeba! Okej. Okay. Trochę mi się kojarzy z, ta gra z serialem The 100. Tam też... tam tylko chyba więźniów, nastolatków, którzy coś przeskrobali, wysadzili na ziemi. Tutaj nie ma ziemi, to jest jakaś planeta Enoch. I też mieli tam się jakoś zaklimatyzować, żeby reszta ludzi mogła wrócić do normalnego życia.
głupio by było dać się pożreć pierwszego dnia. Spokojnie. Kapitanie, bez ciebie by mnie tu nie było. Leżałabym w kupie popiołu. W porządku. Ruszajmy. Bądźcie czujni, obserwujcie tyły. To jest nasz kapitan. Czujecie to? Wdychanie powietrza, które nie śmierdzi jak spalony karbon. No, ładnie. Przechodzi moje pojęcie. Nie przeszkadzało mi powietrze na ziemi. Byłam przyzwyczajona. Zaufaj mi. Do czystego powietrza też się przyzwyczaisz. Prawda jest taka, że nikt z nas nie powinien opuścić ziemi. Wyrzuty ocalałego. Myślisz, że nikt z nas tak się nie czuje? Nie chodzi mi o to. Gdyby silnik karaweli nie wybuchł na ziemi, zabijając większość prawdziwych Outriderów, ich miejsca tutaj nie zajęłaby banda najemników. Zatrudniłem cię, ponieważ nie zważasz na żadne przeszkody. Ciekawe, jakie będą nas tutaj czyhały tutaj niebezpieczeństwa. Postaw boje świetlne. Niech dowództwo wie, że teren jest... Co to jest? Chyba nie zainteresowane. Jeszcze. No. Dobra, ludzie, mamy coś do zrobienia. Jest nasz obóz. Skarsten. Będzie się pewnie rozrastał. Chcę widzieć fortyfikację w przeciągu godziny. Jakubie, będziesz testować amunicję. Goodman, włącz swój skaner, żebyśmy mamy nawet jakąś tutaj flagę. Outriderze, na słowo. Hej. Potrzebuję ciężkiej artylerii, gdyby sprawy przybrały zły obrót. Mogę na ciebie liczyć? Po prostu powiedz, co robić. Z naszej broni nie strzelano prawie od 100 lat. Idź do Jakuba i sprawdźcie twój sprzęt, żeby móc wyruszyć, kiedy tylko zlokalizujemy sondy. Jakieś pytania? Brak wiadomości z ziemi? To już koniec? Zamilkła 15 lat po naszym starcie. Mniej więcej jak przewidywano. Odtąd ICA nie potwierdziło łączności. Szlak. Wiesz, dorastałam w slumsach, walcząc o resztki. Byłam całkiem sama, nim jeszcze wszyscy zginęli. A w ogóle miałam gdzieś apokalipsę. Nie sądziłam, że dożyję 20. A jednak... jestem wśród tych, co przeżyli. Nie wiem nawet, co powinnam tu robić. Jeśli dobrze pójdzie, wkrótce i tak zostawisz wszystko za sobą. To jest nowy początek. Możesz założyć rodzinę, zbudować dom, zestarzeć się i utyć. Tak, to nie mój styl, kapitanie. Lepiej obchodzę się z bronią niż z dziećmi. Nie będę potrzebna w takim miejscu. Może ta dawna wersja ciebie. Jesteś w wąskim gronie wybranych. Możesz budować przyszłość. Nie schrzań tego. Okej, możemy wybrać rozmowę i dalej ją prowadzić. Zobaczmy. Czy komuś jeszcze udało się uciec z ziemi? Mojemu bratu. Prawie, ale nie. Zahibernowali go podczas ewakuacji LA, chcąc zatrzymać krwawienie. Ale już było po nim. O kurde. Przykro to słyszeć. Nie miałem czasu o tym myśleć. A co z Sarą? Nic jej nie jest? Tak. Moja Sara tam jest. Jej grupę obudzą dopiero za pół roku, ale mogę poczekać. Ja
Nie miałem czasu ci tego powiedzieć w tym szaleństwie, ale moja mała jest w ciąży. Tak załatwiłem miejsce. Dwa w jednym, prawda? To dlatego się tak cieszysz, odkąd ci odmrozili dupsko? Nie przeginaj. Tak jest, panie dziadku, rozkaz. Poszukam strzelnicy Jakuba. Dobrze, wypatrujemy tych sąd, więc zachowaj czujność. Okej, okay, trochę się dowiedzieliśmy o naszym bohaterze, że nie miał w życiu łatwo. Niestety. Więc... życie tutaj to chyba jest nowa szansa trochę dla niego. O, dziękuję za miejsce. Porozmawiajmy z Jakubem, pewnie nauczy nas strzelać. Nad czym tak dumasz? Znam ten wyraz twarzy. Z nim też sobie porozmawiajmy. Co sądzisz o tym miejscu, Jakubie? Jest doskonałe. Piękne. Myślisz, że prędko pogrzebiemy je pod betonem i plastikiem? Daj spokój z tym swoim cynizmem. Popatrz no tylko na tę dolinę. No nie wiem. Może jednak za bardzo na tym polegamy. Zostawiliśmy już jedną martwą planetę. Jeżeli tę też zniszczymy... Może jednak nie. Jasne. Może jednak tym razem się uda. Może przestaniemy wreszcie sypiać z bronią pod poduszką i zamartwiać się o każdy cholerny dzień. Niech. Wierz mi. Naprawdę bardzo chcę, żeby to się udało. Ale... ludzie się nie zmieniają. Nadal obstawiasz czarne, co? To i tak ustawiona gra. Okej, okay, trochę poznaliśmy punkt widzenia Jakuba. Tamten dzień był przerażający. Nie wiedziałam, czy ktokolwiek przeżyje. Ledwo nam się udało. Też nie możesz zapomnieć? Szaleństwo. Wiem o tym. 8 dekad temu. Tak, szmat czasu. Kniekcie wciąż mnie pieką, w uszach dzwoni mi od wystrzałów. Było ich całe tysiące. Wspinali się na siebie. Zabijali wszystkich po drodze. Chcieli przewrócić wieżę startową. Wedrzeć się do wahadłowca. Byłem w wielu strefach wojny, ale to była kurwa anarchia. Słuchaj. Mogliśmy odlecieć albo my, albo oni. My tylko... zrobiliśmy, co musieliśmy. Dokładnie tak, jak zawsze. Dbamy o siebie nawzajem. Inaczej się nie da. Jedyni znani mi, którzy żyją, to kapitan Cuthbert i ty. Jestem jedyną osobą, którą warto znać. Cieszę się, że jesteś na pokładzie, draniu. No, no ja też. Ciekawa osobowość. Czas przetestować sprzęt. O, masz chęć potrenować? Zaczynajmy. Wypasiony sprzęt. Tak, to nowa zabawka. Nikt przed tobą jej nie testował. Poradzisz sobie z czołgiem? Nie, zdecydowanie wolę broń białą niż palną. Ale no, zobaczymy. A to jestem trochę taka sadystyczna, bo strzelam wszystkim w kolana. Nadal masz prawie.
tu jeszcze? Chętny? Dobra, może przestać się popisywać. Aha, wciąż daje radę. Porozmawiaj z naszym kontaktem z ECA. Sprawdź, czy Shira znalazła sondę. Dobrze, idźmy do Shiry. Chyba coś już słyszałam to imię w tej grze. Niesamowite. Oszałamiające. Szkoda, że tego nie widzisz, tato. Hej. Shira, prawda? Wybacz. Krajobraz jest niewiarygodny. Taki piękny. Szkoda, że nie możemy wrzucić fotek do internetu. To do celów naukowych. Poza tym w ciągu pół roku będzie działający internet. Mamy kopie zapasowe wszystkiego. Tylko sobie żartuję, Shira. Udało się z sondą? Skan wciąż trwa. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, nie wiem. Jak sygnał, sąd mógł po prostu zniknąć. Tak, mówili, że to przez jakieś zakłócenia czy coś. Możliwe, że z kosmosu, ale nie stąd. No ale pierwsze odczyty były poprawne. Oddychamy. Tak, ale zanim ECA zezwoli kolejnej połowie miliona na przyjazd tu, potrzebujemy danych sąd, by mogli żyć. A jeżeli nie? ECA ma plan B? Masz pytania, na które znam odpowiedź? Z nią sobie też porozmawiamy. Trzeba wszystkich poznać. Prawdę. Myślisz, że ECA wszystko przemyślało? Mój ojciec był w zespole, który opracował ten plan. Całe życie przygotowywał mnie do tego dnia. Największego przedsięwzięcia w ludzkiej historii. A, więc to tak trafiłaś na statek, co? Tatuś ci załatwił. Nie. Studiowałam inżynierię. Spędziłam lata na orbicie. Projektując obiekty, wbijając nity w kadłub. Budowałam ten statek. Czyli zasłużyłaś na to. Gratulacje. Nie. To mój ojciec. Tylko nie tak, jak myślisz. Odstąpił mi swoje miejsce. No. Został tam. No, fajnie. Szlak. Przepraszam. Zachwyciłby się tym miejscem. Ale jestem tu bez niego. To dziwne, nie znać tu nikogo. Kiedy będzie po wszystkim, przyjdź do nas. Nie jesteśmy tacy źli. Trzymam cię za słowo. Okej, okay, dalej. Jak ma przebiegać kolonizacja? Planujecie wszystko, tak? Tak. Zaczęliśmy już rozmontowywać silnik. Najpierw trzeba go ściągnąć. Rdzeń nuklearny powinien dać dość mocy, by zasilić kolonię. Kiedy zaczną lądować kapsuły z cywilami? Jak dobrze pójdzie, w ciągu paru tygodni. Najpierw potrzebujemy ludzi i zasobów, by uruchomić infrastrukturę. Wody, pożywienia, schronienia. Potem zaczniemy wybudzać ludzi, po kilka tysięcy, żeby dało się ich żywić. I zanim się spostrzeżesz, wyrośnie wokół ciebie miasto. W tym czasie Flores tam zostanie. Statek zbudowano na orbicie. Nigdy nie miał lądować. Będziemy musieli trzymać go tam, póki nie będzie w stanie znów polecieć. Może kiedyś. Hej, to powinno tak migać? O, to sonda. Tanner, chyba mamy sygnał i to blisko. Znakomita robota. Znajdź to cholerstwo, żebyśmy mogli wylądować. Rozumiem. Hej, to historyczna chwila. Udokumentujmy ją. Dla celów naukowych. Selfie musi zawsze być. Okej, idziemy teraz do tej sondy. Uwaga, mamy ruch na dziewiątej. To coś dużego. Wszystkie jednostki w gotowości. Pilnować.
pilnować terenu. Nie strzelać, póki nie dowiemy się, co to takiego. A to znowu te byki, czy co to jest, goryle? Tak, tutaj też je widzę, całe stado. Chyba nie będę musiała z nimi walczyć. Jak dla mnie to są okropnie brzydkie. Dla mnie też. Nie, są oszałamiające. Założę się, że można by je oswoić do uprawy ziemi. No, a my mamy tam iść, to tam... Jedna z tych dziwnych krów zażywa słońca dokładnie na mojej drodze. Może dasz radę się zbliżyć na tyle, by zdobyć próbkę DNA? To niekoniecznie priorytet, ale jeśli zdołam podejść i jej nie spłoszyć, to spróbuję. No nie wiem, czy nam się to uda, chyba nie. Nie, uciekła. Ale cel zabezpieczony. Wspaniale! Jakaś burza się tu rozkręca. Mam sondę, kapitanie. Mocno przywaliła przy lądowaniu, ale dane są chyba nietknięte. Przyjąłem. Przesyłam dane do kwatery głównej. Dobra robota. Chwila. No, ładny widoczek. Odbieram drugi sygnał, ale jest w nim coś dziwnego. Dziwnego? Jego ton wznosi się i opada. Powinien być równomierny. Outrider Alpha do kwatery głównej. Odwołujemy to zielone światło. Mamy tu kolejny problem do zbadania. Odmawiam, Alfa! Wasze zadanie jest skończone! Cholera! Maxwell! Posłuchaj mnie! Nie możemy sobie pozwolić na błędy! Daj czas! Przez ten czas przegapimy moment na lądowanie! Mamy dane, zwijamy akcję! Jeśli chcesz szukać dalej, to nie miej pretensji, jeśli wpadniesz w kłopoty! Bez odbioru! Dobra, Outriderzy! Wracajcie do konwoju! Znajdźmy tę zgubę! Brakuje mi tutaj takiego zwykłego skakania. Hej, Cuthbert, masz coś? Sygnał sondy to głównie hałas. Namierzyłam źródło. Tam. Mam nadzieję, że macie kalosze. Jakubie, inna planeta, ten sam syf. Oczywiście. Elektronika wysiada. Ciężarówki padły, idziemy. Nie może być tak łatwo. Zawsze jakieś przeszkody, problemy. Żołnierzu, masz się skupić na Shirze. Jasne? Bądźcie czujni. Ruszamy. Jak inżyniera trzeba chronić. Jest potrzebny. Udławiłeś się własną śliną? Wszystko gra. Jezu! Zabrać go na statek! Uprzedźcie medyków! Co się dzieje? Hej, zachodźcie! Cholera jasna. Jak zaczął w takich sytuacjach deszcz? No, nie jest zbyt kolorowo. Tanner, zauważyłam sondę. Widzę jakiś ruch. Sprawdzę to. Mhm.
No dobrze. Mamy ekran ładowania. Co znaczy, że zadanie ukończone. I na tym... To się tu przeszkadza. Proszę o kwarantannę w bazie. Tanner, uprzedzałem, że jeśli coś spieprzycie, osobiście odpowiadam za to lądowanie. A wy tu sobie... Maxel! Kurwa! Oddział drugi! Zostańcie na pozycji. Jedziemy do was. Przygotujcie namiot medyczny na wypadek jakichś problemów. Okej. Więc na tym skończymy sobie dzisiejszy odcinek. Zapraszam w poniedziałek, jeżeli jesteście ciekawi serią Outriders, a jutro i w środę nagrywam dalej Fable. Więc dziękuję wam za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji i życzę miłego dnia. Pa!